Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Brytyjczycy wybrali parlament. Wszystkie sondaże wieszczą zmianę, a wiele prognoz mówi, że będzie to zmiana sejsmiczna o rozmiarach, które zapiszą się w podręcznikach do historii. Klęska, tak wynik konserwatystów według prognozy Exit Poll. W wyborach do brytyjskiego parlamentu ocenia profesor Ian Begg, politolog z London School of Economics. Według Exit Poll torysi uzyskali najgorszy wynik od swego powstania w 1834 roku. W pigułce to triumf lewicy, historyczna porażka konserwatystów oraz wyraźne osłabienie zwolenników oderwania się Szkocji od Królestwa. Brytyjscy konserwatyści uzyskali najgorszy wynik w swej historii, wynika z brytyjskiego Exit Poll. Torysi pod wodzą Rishiego Sunaka mogą liczyć na 131 mandatów. Byłby to wynik gorszy niż ten z 1906 roku, kiedy to tak zwana liberalna lawina sprawiła, że konserwatyści Arthura Balfoura musieli się zadowolić 156 miejscami, Izba Gmin liczyła wtedy 670, a także gorszy wynik od historycznej klęski Johna Majora, która stała się początkiem ery New Labour, Tony'ego Blaira i Gordona Browna w 1997 roku. Wtedy prawica miała 165 posłów. I tak dziś, po 14 latach, Partia Pracy przejmuje władzę. Jej prognozowana większość jest o 8 mandatów mniejsza od tej, którą w 1997 roku osiągnął Tony Blair. Wiele prognoz przedwyborczych wskazywało, że tym razem Partia Pracy pobije ten rekord. Według Exit Poll klęskę poniosła też proniepodległościowa Szkocka Partia Narodowa. Jeszcze niedawno miała 48 posłów, a jeśli badanie się nie myli, liczba ta zmniejszy się do 10. To była zła kampania dla konserwatystów, tak podsumowuje ją profesor Robert Ford, politolog z Uniwersytetu Manchester. Ekspert powiedział, że z badań wynika, że są dwa wydarzenia kampanii, które odbiły się największym echem. Po pierwsze, decyzja Rishiego Sunaka, by opuścić wcześniej obchody rocznicy inwazji na Normandię. Po drugie, afera bukmacherska. Jak dodał ekspert, to naprawdę niekorzystne, jeśli po 5 tygodniach kampanii dwa wydarzenia, które ludzie pamiętają, to wydarzenia stawiające Twoją partię w złym świetle. Ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii ogłoszone zostaną jeszcze dzisiaj. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.